wstępna opinia urzędowa jedynie wskazuje na zawartość tej substancji i ona była sporządzona pod kątem określonych pierwiastków, czyli na przykład zawartość ołowiu, która, z której to opinie wynika, że ta zawartość znacznie przekraczała dopuszczalne normy. Natomiast dla nas miarodajną jest opinia biegłego sądowego, który kompleksowo sporządzi tą opinię. To trochę trwa, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie aż tak długo, z tym, że kompleksowość polega na tym, że biegły musi się wypowiedzieć co do składu tej całej substancji, jak również zagrożenia dla środowiska, to jest jedna rzecz, i dla życia i zdrowia ewentualnie ludzi. W ubiegły czwartek biegły zapoznał się z aktami tutaj i w tym tygodniu miała być już ta opinia opracowana. Z tego, co się dowiedziałem przed Państwa przybyciem, prawdopodobnie będzie ona w przyszłym tygodniu, ale mówię prawdopodobnie. A przedłużenie to było właśnie związane z tym, że musiał pobrać próbki gruntu i po zbadaniu tych próbek zostanie wydana ta opinia. Wstępnie tylko mogę powiedzieć tak, że ta substancja pochodziła prawdopodobnie z, mówię prawdopodobnie, bo nie mam tego na piśmie, z tych odwiertów łupkowych. I tyle. Czy mam takie pytanie, my tutaj w ramach projektu też przyjechaliśmy do społeczności lokalnych, będziemy dzisiejszy dzień i jutrzejszy i będziemy jakby organizować tutaj lokalny na Pomorzu taki wojewódzki punkt strażniczy, który będzie miał za zadanie właśnie jakby na bieżąco dowiadywać się tego typu informacji. Czy Państwo będą w stanie udzielić, jakby potwierdzić tą informację naszym strażnikom, którzy na przykład w przyszłym tygodniu, bo my jesteśmy zespołem no, centralnym, jakby jesteśmy z Łodzi, robimy takie krótkie właśnie wywiady dla montażu materiału jakiegoś 15-20-minutowego reportażu z każdego województwa, gdzie dzieją się oczywiście, to nie jest tylko Pomorze, to jest lubuskie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie i będziemy potem zapraszać przedstawicieli instytucji do debaty publicznej w internecie, internetowej, jakby wszystkie strony, żeby no, przekazać chociażby no, informacje no, o możliwych zagrożeniach potencjalnych. No, to, co się stało w Kaczkowie, jakby jest prawdopodobnie na dzień dzisiejszy no, takim niebezpiecznym sygnałem, że mogą się tego typu rzeczy dziać. Moje pytanie jest jeszcze takie, czy prokuratura toczy w takim razie postępowanie głównie w kierunku jakby szkód środowiskowych i zagrożenia życia ludzi, tak? Możliwego tak zagrożenia, tak, ale również, jak rozumiem, w jakimś postępowaniu karnym celem wykrycia no, jakby wytwórcy czy bezpośredniego sprawcy tego wydarzenia, tak? Znaczy, ja powiem w ten sposób, że jaki jest mechanizm, który udało nam się w tej chwili ustalić w toku prowadzonego śledztwa. Mianowicie ten mechanizm polega na tym, że jest wydobywana określona substancja. Ta substancja przez firmę z Poznania, czyli przedstawicieli tutaj, kierowców konkretnie i ten tabor specjalistyczny, oni wywożą tą substancję do określonych składowisk, za które się płaci duże pieniądze. I teraz ktoś sobie po prostu wymyślił, żeby zapłacić mniej, to nie wywieziemy dwukrotnie, jak to się zdarzyło, do tego miejsca przeznaczenia, tylko za mniejsze pieniądze, a więc 2 razy po 1000 złotych, wywieziemy gdzieś do lasu. I tak to się stało. Czyli motyw jest typowo zarobkowy. Tak, ekonomiczny, tak, dla firmy, która... Nie udało nam się ustalić na dzień dzisiejszy, kto
czyli z czyich tych beczkowozów została przepompowana ta substancja do tego naszego kierowcy. Z jego zeznań jednoznacznie w tej chwili wynika, że jego to nie interesowało, co to była za substancja. On miał pusty swój ten beczkowóz. To znaczy taki zbieg okoliczności, że on się znalazł obok. Oni się spotkali, tak jak twierdzi, przypadkowo na stacji benzynowej i umówili się na następny dzień, czyli mamy mniej więcej określone rysopisy, ale one nie pozwalają w tej chwili na ustalenie, kto to był dokładnie. Nie mamy numerów rejestracyjnych tych samochodów, czyli nie wiemy, kto dokładnie zlecił. I oni się umówili w lesie następnego dnia, że za tą określoną opłatą, czyli pierwszy raz 1000 zł, że zostanie ta substancja po prostu przepompowana do tego samochodu specjalistycznego, a on już sobie z tym poradzi, czyli tam, gdzie wywiezie, to jest jego sprawa. To jest jego sprawa i akurat padło na Kaczkowo. Mhm. I tak się odbyło to dwukrotnie. Mówił tutaj Pan o badaniu próbek gruntu. No intryguje to, czy w ogóle ta substancja w momencie, kiedy została wylana, czy ktoś pobrał próbki samej substancji, czy ona jest do badania, czy to wykonał sanepid, czy WIOŚ? Na początku to wykonał WIOŚ i zaraz jak tylko została ujawniona ta substancja, to te próbki natychmiast zostały pobrane. Mhm. Tylko tak jak mówię, to jest opinia wstępna, która dla nas jest niewiążąca. Ja rozumiem, a czy na przykład takie organizacje jak my, ja nie ukrywam, że poza projektem, który prowadzimy od 12 lat, zajmujemy się głównie ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, czy w ramach dostępu do informacji o środowisku moglibyśmy wystąpić do którejś z tych instytucji o uzyskanie właśnie wyników jakby nawet wstępnych badań, czy nie wiem, sanepid, czy WIOŚ, czy oni... powinni nam udostępnić taką informację, co to był za skład w tym płynie. A niech mi Pan jeszcze... Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby... Czy prokuratura w trakcie prowadzenia tego typu śledztwa, no wiadomo, że ono niecodziennie, prawda? To zupełnie nowe zjawisko, jakby myślę jednak u nas w zakresie prowadzenia tego typu spraw. Czy współpracuje i z instytucjami, nie wiem, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WIOŚ-iem, sanepidem, czy Państwo jesteście jakoś w tym postępowaniu zobowiązani pomagać sobie, czy te instytucje Wam pomagają? To znaczy akurat tutaj w tym konkretnym przypadku ta substancja została natychmiast ujawniona, próbki pobrane i opinia bardzo szybko została ta wstępna sporządzona. Mhm. Czyli tu zachowana została ta współpraca, ponieważ tutaj bardzo aktywnie działał Urząd Gminy przede wszystkim, któremu zależało na szybkości i na tym, żeby to po prostu usunąć. Natomiast o jakiejś szerszej współpracy to trudno w tej chwili mówić, bo tak jak Pani sama powiedziała, to jest pierwszy taki przypadek. Natomiast sięgając pamięcią do innych zdarzeń, ale to już w innych kategoriach. Myślę na przykład o mięsie, o jakichś zepsutych rybach i tak dalej, to natychmiast tutaj współpraca jest z sanepidem i czy z lekarzem weterynarii, gdzie jeżeli jest jakieś zagrożenie, to jesteśmy na bieżąco, bo inaczej po prostu być nie może. A chyba półtora roku temu, ja daty dokładnie nie pamiętam, ale na rondzie w Bytowie był taki wypadek, że przewróciła się cysterna i wylała się do zawartość tej cysterny również z płynem zwrotnym po szczelinowaniu do
przepustu, a tym przepustem chyba do rzeki. No i gdzieś tam popłynęło to dalej. Czy Państwo dostali jakiekolwiek powiadomienie o możliwości właśnie zaistnienia przestępstwa szkody w środowisku na skutek tego? No Bytów to niestety nie nasz. A nie Państwa rejon, nie, tak? To nie nasz rejon. Czyli to prokuratura w Słupsku pewnie, tak? Aha, czyli tam ewentualnie powinniśmy... To jest zupełnie inny okręg. Inny obszar. No cóż, no kiedy Państwo przewidują ewentualnie możliwość, nie wiem, jakby zakończenia śledztwa, no bo ono im dłużej to trwa... To tylko jest w tej chwili uzależnione od kompleksowej opinii biegłego. Tak, bo tam a jakie kary grożą temu, który jakby no poszedł na tą chęć zarobienia tego 1000 złotych? Jakiego rzędu kary to mogą być? To jest zagrożenie do 5 lat pozbawienia wolności. Aczkolwiek no, to jest jeszcze kwestia udowodnienia zamiaru. No, przede wszystkim no to czy rzeczywiście ta substancja stanowiła zagrożenie dla świata roślinnego i dla życia i zdrowia. I dopiero wtedy będziemy mogli mówić o ewentualnych zarzutach. A wójt gminy, który za własne pieniądze, jakby no własne, no pieniądze mieszkańców, bo gmina to budżet mieszkańców, usunął i słusznie, tak, zdecydował się jak najszybciej te toksyczne odpady usunąć. Czy będzie mógł się domagać jakiegoś odszkodowania, bo przecież no te pieniądze myślę, wydał. Tak. I wtedy oczywiście. Od kogo to odszkodowanie powinien, od kogo powinien dochodzić? W tym przypadku na dzień dzisiejszy to od osoby fizycznej, czyli od tego kierowcy w tej chwili, ponieważ przesłuchani przedstawiciele firmy z Poznania nic nie wiedzą o tym procederze, on to zrobił na własny rachunek, więc nie może firma odpowiadać za czyjąś po prostu, no, a tak, potem. Ale ktoś mu przekazał, tak? Ale, jeżeli on powie, kto mu przekazał i okazałoby się, nie wiem. Gdybyśmy ustalili, kto przekazał, a to jest inna sprawa. Ale na dzień dzisiejszy nie wiemy, kto to przekazał. Za to zrzut na składowisko się płaci prawdopodobnie. A zna pan miejsca tych składowisk, gdzie oni mogą? W Strzebielinie. Gdzie? W Strzebielinie. Gmina Łęczyca. Niedaleko tam, gdzie jest ta kopalnia, czy jak to nazwać? No tak, kopalnia gazowa. W Strzebielinie są wydzielone takie. Strzebini, tak? Strzebielino. Strzebielino. A gmina? Łęczyca.